prawdziwe latające laboratorium. W Bytomiu już od ubiegłego roku w walce z niską emisją pomagają drony. Przed tym urządzeniem nie ukryje się żaden truciciel. Mierzymy stężenia zanieczyszczeń w powietrzu charakterystyczne dla spalanych odpadów. To znaczy chlorowodór, cjanowodór, formaldehyd i lotne związki organiczne. Jak kolega lata nad kominem, do niego jest podczepione laboratorium. Ja mam online wyniki tutaj i na bieżąco potrafię odczytać, gdzie ewentualnie spalane są substancje niedozwolone. Takie powietrzne kontrole przeprowadzane są w różnych częściach naszego miasta. Dron lata przede wszystkim nad domami jednorodzinnymi, bo w takim przypadku łatwo zidentyfikować palenisko. W sezonie grzewczym staramy się latać w godzinach, w których oczywiście możemy, czyli po pierwsze warunki pogodowe musimy wziąć pod uwagę, czyli porywy wiatru, opady deszczu, czasem też temperaturę. Staramy się latać w godzinach, w których ludzie włączają systemy grzewcze i w których możemy, czyli dopóki jest jeszcze widno. Gdy latające laboratorium wykryje, że w danym palenisku spalane są substancje niedozwolone, do akcji wkracza Straż Miejska. Choć ze względu na pandemię koronawirusa funkcjonariusze nie prowadzą kontroli na taką skalę jak w latach ubiegłych, nie oznacza to, że można czuć się bezkarnym. W szczególnych przypadkach strażnicy mogą zapukać do drzwi. Proszę nie czuć się tutaj pozbawionym jakiejś odpowiedzialności. Nie należy odczuwać tego braku jakichś regularnych kontroli z naszej strony. Proszę nie odbierać jako zaprzestania wszelkiej tutaj, prawda, jakiegoś nadzoru, jakiegoś z naszej strony tutaj zaniedbania. My takie kontrole możemy prowadzić. A pomocą są w tym również loty dronów, które w jakiś sposób sytuację kontrolują z powietrza. Kontrole przynoszą efekty. Ta bytomska lotna ekipa wykryła już kilkanaście domów, w których spalano odpady.